serdecznie w towarzystwie nowego mistrza świata, ale nie tylko mistrza świata, tylko mistrza świata, który ma wszystkie cztery pasy, Aleksander Usyk, przed chwilą niejednogłośną decyzją sędziów, nie wiem jak, znaczy za chwilę spróbuję wytłumaczyć, znaczy wytłumaczenie Tysona Fury oczywiście nie trzyma się kupy. Przede wszystkim gratulacje dla Aleksandra Usyka, czwarty pas mistrza świata, wszystkie pasy w wadze junior ciężkiej, wszystkie pasy w wadze ciężkiej, absolutna historia boksu, pierwsza trójka najlepszych pięściarzy trzech czasów. Chyba należy tak zacząć mówić o Aleksandrze Usyku. Powiem tak, niesamowita walka. Ci, którzy pytają mnie dzisiaj, w tej chwili, czy coś straciłem, nie oglądałem. Jeśli nie oglądaliście, to straciliście dwie zupełnie różne walki do siódmej rundy. Do siódmej rundy ja miałem 5-2 dla Aleksandra Usyka. Wydawało się, że kontroluje walkę. Wydawało się, że nie ma żadnego problemu z trafianiem Aleksandra Usyka. Trafiał wielokrotnie na korpus. Trafiał fenomenalne podbródkowe. Do tej pory się zastanawiam, jak po ciosach cięższego od niego o 20 kg pięściarza, który kładł na deski na przykład Deontaya Wildera, i to wielokrotnie, Aleksander Usyk potrafi utrzymać się na nogach. Natomiast to nie były takie ciosy, które gdzieś tam się przemykały. To były ciosy, które trafiały bezpośrednio, wstrząsały Aleksandrem Usykiem. Absolutnie tam wiele było takich ciosów, kiedy naprawdę, nawet nie, że zatrzymywały te ciosy Aleksandra Usyka, te ciosy podbródkowe, kilka ciosów czy kilkanaście ciosów bitych na korpus dosłownie cofały Usyka, natomiast nic nie potrafiło go zatrzymać. Wydaje mi się, że to jest walka, którą Aleksander Usyk przegrał, wygrał mentalnie, ponieważ po tak fenomenalnej rundzie, jaką miał w szóstą rundę Tyson Fury, jestem święcie przekonany, że myślę, że od tego momentu to będzie spacerek. Myślę, że wielu dziennikarzy, wielu komentatorów tak myślało. Kilku z nich odwróciło się do mnie i powiedziało do mnie: nie wyobrażałem sobie, że tak łatwo pójdzie Tysonowi Fury. Czyli tak łatwo pójdzie, już nic więcej się tutaj w tej walce nie może zdarzyć. Siódma runda, lekkie odrodzenie Aleksandra Usyka, a od ósmej rundy już tylko i wyłącznie Aleksander Usyk. Inaczej tego nie można nazwać. Tylko i wyłącznie Aleksander Usyk. Jestem przekonany, że uratował go przed nokautem sędzia Nelson. Czytałem dwie i słyszałem dwie kompletnie zupełnie inne opinie. Jedna z opinii mówiła o tym, że Nelson wykazał się znajomością Tysona Fury, nie przerywał walki, wiedział, że będzie w stanie ją Tyson Fury kontynuować. Część z dziennikarzy mówi o obrabowaniu Aleksandra Usyka z nokautu. Dla mnie raczej ta druga wersja. Natomiast te 7 czy 8 kolejnych ciosów, które trafiały próbującego uciekać, ale nie mogącego, no bo w momencie, kiedy Tyson Fury jest na wsteczniu, on niczego zrobić już nie mógł. Tutaj ta siła Aleksandra Usyka, a przede wszystkim szybkość i timing dominowała. Gdyby ktoś powiedział mi po tej szóstej rundzie, że nie wiem, 20 czy 25 minut później ręka w górę pójdzie, i to zdecydowanie pójdzie w górę ręka Aleksandra Usyka, to bym powiedział, że to jest kompletnie niemożliwe. Natomiast no, stało się to. Ja nie wiem, jak w tym momencie nawet oceniać Aleksandra Usyka, bo to się wymyka wszelkim ocenom, przez ta różnica wzrostu była olbrzymia. Różnica w zasięgu była jeszcze większa. Wydawało się, że ta walka jest kontrolowana przez Tysona Fury właśnie tym jabem, który no po prostu odpychał, albo kiedy trzeba było, to nawet przytrzymywał Aleksandra Usyka. Natomiast jakoś potrafił zamienić to Aleksander Usyk zwycięstwo. Pięściarz nieprawdopodobnie wybitny. Ja oczywiście stawiałem, tutaj nie ma co, można przecież zobaczyć, co mówiłem. Ja uważałem, że tą walkę 60 do 40 dawałem szansę Tysonowi Fury. Do siódmej rundy czułem się dobrze, później czułem się gorzej, natomiast to w niczym nie zmienia faktu, że oglądałem jedną z największych walk w historii. Nie tylko dlatego, że były cztery pasy. To jest jedna strona medalu. Natomiast to, co zrobił Aleksander Usyk, całkowicie zmieniając nie sposób boksowania, tylko sposób, w jaki boksował Tyson Fury, to jest kawałek historii boksu. Natomiast jestem przekonany święcie, chyba użyłem tego już 3 razy, na gorąco, wiadomo, jak podekscytowany,
przepraszam, purystów językowych w tym momencie, natomiast ja nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek inny oprócz Aleksandra Usyka mógł to zrobić. Absolutnie sobie tego nie wyobrażam. Tylko i wyłącznie mógł to zrobić Aleksander Usyk. I jeszcze na zakończenie to wyjaśnienie, które złożył nam Tyson Fury, że moim zdaniem wygrałem walki, parę rund może przegrałem, ominął ten knockdown oczywiście, natomiast on dostał to zwycięstwo dlatego, że jest wojna na Ukrainie. To znaczy jest wojna na Ukrainie, natomiast dla mnie wojnę zrobił mu z głowy, najpierw mentalnie, a później pięściami Aleksander Usyk, wychodząc, wydawało się z przegranej sytuacji. Także tu nawet nie będę tej bzdury komentował, bo to nie miało, tak, w Riyadzie ma to oczywiście decydujące znaczenie, komu się daje i niezależni sędziowie stwierdzają, o, jest wojna w Ukrainie, to my w takim razie dajemy zwycięstwo Ukraińcom. Kompletna bzdura. Czy brak szacunku? Nie. To jest po prostu Tyson Fury i to jest brak szacunku, który jest cały czas. To się zupełnie nigdy nie zmienia i nie sądzę, żeby się zmieniło. Panowie mają przed sobą rewanż. Przypomnę, rewanż już nie będzie o 4 pasy. Za 2 tygodnie część z tych pasów Aleksander Usyk straci, natomiast rewanż jest obowiązkowy i jak przypomniał Tyson Fury, który bardzo tego rewanżu chce, musi odbyć się w jak najszybszym czasie, co oznacza, że pięściarze nie mogą stosować żadnej innej walki pomiędzy dniem dzisiejszym, a tym, co się będzie działo. Kiedy do tego rewanżu dojdzie? Konkretnej daty jeszcze nie ma, ale podobno mamy ją poznać w ciągu następnych kilku tygodni. Słuchajcie, poznałem Was z Riyadu, oczywiście na gorąco, oczywiście w towarzystwie człowieka, który ma 4 pasy mistrza świata wagi ciężkiej, który dołożył do wszystkich pasów wagi cruiser. Trzymaneczko na razie, dzięki za oglądanie vlogów. Poznałem z Riyadu, postaram się jutro coś nagrać z jakimiś dodatkowymi opiniami ludzi, którzy tutaj jeszcze w Riyadzie są. Trzymaneczko, na razie.